Dobry wieczór. Dziś odpowiadamy tak lub nie dla szybkich przemian w gospodarce i politycznym życiu kraju. O 6 otwarto lokale obwodowych komisji do spraw referendum. Wieś Józefów w województwie ostrołęckim. Tu głosowali mieszkańcy 8 okolicznych wsi, m.in. Sokołówki, Czarnowa, Ślężan i Kuligowa, znani w województwie z wielu prac społecznych. Sami zbudowali ośrodek zdrowia, przystanki autobusowe. W tym roku w ciągu niespełna 4 miesięcy 4,5 km dróg. Wartość ich prac społecznych 40 milionów złotych. A w planie szkoła, wodociąg, stadion, pawilon handlowy. Aby to wszystko mogło jak najszybciej powstać, zakładają społeczne przedsiębiorstwo budowlano-montażowe, w skład którego wejdą sami mieszkańcy. Co do tej chwiliśmy osiągnęli, to jest no, dość dużo, ale jeszcze mało, żeby no, dorobić się tego, co nam potrzeba. I jesteśmy już po prostu na tej dobrej drodze, tej drugiego etapu reformy, no i właściwie, który nawet dzisiaj żeśmy tutaj no, głosowali za tym, żeby było po prostu tak, jak powinno być. No, jak tak my chcemy, nasze społeczeństwo w Siedliwie. Przez cały dzień śledziliśmy przebieg referendum w Garwolinie w województwie siedleckim. Co Państwa się skłoniło do udziału w referendum? No w zasadzie mi się wydaje, że no, sytuacja jaka u nas jest gospodarcza w kraju. Dziecko jak będzie większe, żeby miało od nas pretensji, mi się wydaje, w przyszłości, nie? Zdajemy sobie z tego sprawę, że to wszystko zależy od nas, od ludzi. I tu chyba największe obawy moje, ale muszą wszyscy po prostu podejść jednakowo. I nam wszystkim zależy, żeby było dobrze. Do tej pory w referendum w Garwolinie wziął udział 70% uprawnionych do głosowania. 65% sięgała o godzinie 18 referendalna frekwencja w mieście gminie Biecz w województwie krośnieńskim. Najwięcej osób oddało głosy we wsi Głęboka, niemal 95% uprawnionych. Zawoni w województwie wrocławskim od wczesnego rana mieszkańcy tej i sąsiednich wsi głosowali w lokalu obwodowej komisji. Historyczna Września to dziś 25-tysięczne miasto województwa poznańskiego, znane z gospodarności i społecznej pasji obywateli. Już we wczesnych godzinach popołudniowych liczba głosujących przekroczyła połowę uprawnionych. Jesteśmy w jednej z najstarszych robotniczych dzielnic Katowic, Załężu. Większość mieszkańców to górnicy pobliskiej kopalni Gottwald i hutnicy Beldonu. Do lokalu obwodowej komisji do spraw referendum nr 67 w Młodzieżowym Domu Kultury imienia Janka Krasickiego głosujący przychodzili całymi rodzinami. W Świnoujściu dla uprawnionych do udziału w referendum otwarto 21 lokali wyborczych. Większość głosujących to ludzie czynni zawodowo. Mieszkańcy Trójmiasta, zwłaszcza młodzi, z samego rana nielicznie przychodzili do urn. Tak było na przykład w odwiedzonych przez nas siedzibach komisji na Gdańskiej Starówce i osiedlu Suchanino. Natomiast w miasteczkach i wsiach większość ich mieszkańców właśnie rano i przed południem wyrażała swoje stanowisko. Na przykład w Tczewie, Bejherowie i Starogardzie Gdańskim już o godzinie 14 znalazły się obwody, w których zakończono głosowanie. W samym Gdańsku liczba głosujących zwiększyła się w godzinach popołudniowych i wieczornych. Na osiedlu Zaspa trzeba już było wówczas czekać w niewielkiej kolejce, aby wyrazić swoje stanowisko w sprawie przyszłości kraju. Mieszkańcy warszawskiego osiedla Orlik na Pradze Południe głosowali w klubie IKAR, dziś lokalu wyborczym. W całej dzielnicy do tej pory głosowało 60% uprawnionych. W obwodowej komisji do spraw referendum nr 32 w Łodzi, gdzie robiliśmy te zdjęcia, o godzinie 17 frekwencja wynosiła 56% uprawnionych do głosowania. W dzienniku to już wszystko, ale chciałbym jeszcze Państwu przypomnieć, że najważniejsze wydarzenia to w Polsce referendum, lokale obwodowe czynne do 22. To już wszystko. Do zobaczenia.